Chyba idzie. Dobra, jesteśmy. Nie wiem, czy to, że jest. O, jest jedna osoba. Super. No dobrze, to czyli jesteśmy. Udało się. W takim razie, my tu już zaczęłyśmy rozmawiać wcześniej i już zdążyłam zapytać Anię o kilka rzeczy, które mnie bardzo interesują i mam nadzieję, że będziemy miały czas, żeby chwilę o nich porozmawiać. Być może nie aż tak dogłębnie akurat w ten temat, bo zaczęłyśmy rozmawiać o w ogóle genetyce a psychice, a zdrowiu psychicznym, co jest też bardzo, bardzo ciekawą nową dziedziną, ale to troszkę później. Jeszcze z takich, być może trochę się rozkręcając, kilka takich wstępnych informacji. My tutaj, jako że jesteśmy na StreamYardzie, ale widzimy i będziemy widzieć komentarze, czyli jeżeli będziecie mieć jakieś pytania i w ogóle witamy Was bardzo serdecznie, to one będą nam się pojawiały po stronie i mam taką propozycję, nie wiem czy Ania też jesteś z tym ok, żeby na koniec dać kilka minut na to, żebyśmy przeczytały, czy żebyś ty przeczytała pytanie i żeby była taka chwila na odpowiedź na nie. Pewnie, doskonały pomysł. No to super. W takim razie oficjalnie już. Ania, bardzo, bardzo ci dziękuję i dziękujemy ci w imieniu całej naszej fundacji za to, że zgodziłaś się dzisiaj być. Ja bym chciała być może w kilku słowach cię przedstawić, być może nie wszyscy jeszcze są zaznajomieni z twoją działalnością z Warsaw Genomics. Być może też będzie chwila na to, żeby opowiedzieć o tym, co dokładnie robicie i co też wspólnie mamy w planach robić, bo mam nadzieję, że to przyniesie naprawdę, naprawdę wyjątkowe efekty. Ania, jesteś doktorem habilitowanym nauk medycznych, genetyczką, biolożką, współzałożycielką Warsaw Genomics i programu Badamy Geny. I być może możemy zacząć od tego, czy mogłabyś opowiedzieć troszeczkę o programie Badamy Geny i o Warsaw Genomics. Pewnie, bardzo chętnie. Przede wszystkim to ja bardzo dziękuję za zaproszenie i za to, że mogę tu dzisiaj być. Warsaw Genomics jest taką jednostką, w której pracuje, myślę, sporo pasjonatów. Od tego trzeba zacząć. Czyli z jednej strony bardzo lubimy to, co robimy, staramy się w tym coraz głębiej specjalizować i jakby po to, żeby przynosić jak najwięcej efektu i dobra pacjentom. A to, co my robimy, to jest zaglądanie w geny człowieka po to, żeby znaleźć w nich informacje na temat ryzyka chorób. Czasem to są choroby, z którymi człowiek już się urodził, na które cierpi, a czasem to są choroby, które pojawią się w przyszłości. Jakby czytając te geny, chcemy dawać naszym pacjentom instrukcje, jak najlepiej mają żyć albo jak się leczyć, żeby ta opieka medyczna była skrojona do ich potrzeb, no bo przecież wszyscy jesteśmy inni, wystarczy się rozejrzeć i tak samo jak mamy inne potrzeby emocjonalne, inne potrzeby fizyczne, jeden woli leżeć na kanapie, inny woli biegać, tak i mamy zupełnie inne potrzeby zdrowotne. I to naprawdę bardzo często jest zapisane w naszych genach. A program Badamy Geny, o który zapytałaś, o którym pewnie troszkę szerzej porozmawiamy później, jest programem, w którym chcemy obejmować pacjenta taką dosyć kompleksową opieką w zakresie prewencji nowotworów. Czyli to jest program, w ramach którego my określamy ryzyko zachorowania na nowotwór u pojedynczej osoby i dajemy rekomendacje, co robić, żeby się przed tą chorobą uchronić. To tak chyba w skrócie. Wiesz co, muszę powiedzieć, że czytając wywiady z tobą dzisiaj i trochę przygotowując się do naszej rozmowy, przeczytałam rzecz, którą mam nadzieję, że potwierdzisz, bo tak bardzo mnie wzruszyła, bo gdzieś w którymś wywiadzie powiedziałaś, że wierzysz, że diagnostyka genetyczna jest jednym z najistotniejszych elementów zmieniających współczesną medycynę i podejście do pacjenta, co jest wydaje mi się bardzo ciekawe w kontekście tego, w jaki sposób genetyka może wpłynąć na medycynę, na obraz medycyny, na to,
jak w ogóle dbać o własne zdrowie, bo genetyka jest bardzo szerokim pojęciem, a my dzisiaj chcemy się skupiać oczywiście właśnie na genetyce a zdrowiu i genetyce a profilaktyce. I bardzo mnie to ciekawi, w jaki sposób w ogóle, zaczynając od podstaw, w jaki sposób genetyka może wpłynąć na jakość naszego życia. Ja może zacznę od tego, dlaczego wydaje mi się, że genetyka jest tak ważna w medycynie, również dla lekarzy, bo ja wierzę w to, że dla nas zawsze najważniejszy jest indywidualny pacjent, który w tym momencie jest w gabinecie albo którego mamy pod swoją opieką, nie jakaś statystyczna osoba, tylko ta jedna konkretna osoba z jej potrzebami. I to, co jest ważne w genetyce, to już powiedziałam, że ona właśnie personalizuje tę medycynę, czyli ona ją dopasowuje do potrzeb tego pacjenta. I to, co jest niesamowicie dla mnie ważne, to to, że dzięki tej genetyce mamy po pierwsze dostępny szczególny rodzaj prewencji, bo tak jak wspomniałam, niektóre choroby możemy wykryć, zanim one się jeszcze zaczną. I możemy być na nie tak bardzo szczególnie wyczuleni, że albo nie pozwolimy im się rozwinąć, albo potem złapiemy je na tak wczesnym etapie, żebyśmy mogli je wyleczyć. No i drugie, co nam daje genetyka, to jest bardzo ukierunkowany sposób leczenia pacjentów, bo znowu, każdy z nas bardzo często potrzebuje zupełnie innych leków. No, oczywiście tutaj najczęściej w tym momencie, jeżeli myślimy o takim bardzo wycelowanym leczeniu, myśli się o chorobach nowotworowych, ale to nie jest tylko to. No więc chodzi o to, że to jest taki pacjent w centrum uwagi. A powiedz mi, być może zaczynając od podstaw, w takim wielkim skrócie, czym właściwie jest genom i czym są geny? Ile na ich temat na dzisiaj wiemy? Bo to jest nauka, która się bardzo rozwija i właściwie jest dosyć świeża. Znaczy, to jest. Sama genetyka nie jest bardzo świeża, bo ona sięga jeszcze początków ubiegłego wieku, a tak naprawdę jeszcze dalszych czasów, kiedy to Gregor Mendel krzyżował groszki i w ogóle zobaczył, że cechy się dziedziczą, a nie biorą z obrazków, na które spoglądają ciężarne matki. Natomiast faktycznie ta genetyka taka, jaką dzisiaj znamy i ta, o której chcemy dzisiaj mówić, czyli ta genetyka, która wpływa na kierowanie zdrowiem człowieka, jest faktycznie stosunkowo nowa, a to dlatego, że myśmy po raz pierwszy geny człowieka przeczytali w 2003 roku. To był taki ogromny projekt, który kosztował niesamowite pieniądze, trwał w ogóle 13 lat, żeby geny pierwszego człowieka przeczytać. To zabrało 13 lat światowemu konsorcjum 600 laboratoriów. Więc no nie minęło od tego momentu bardzo wiele czasu, więc oczywiście my się tych genów i ich znaczenia cały czas uczymy. I czego myśmy się wtedy dowiedzieli w tym 2003 roku? Dowiedzieliśmy się, że tych genów człowiek ma 25 tysięcy. Tak naprawdę dowiedzieliśmy się, że my wbrew pozorom, wbrew temu co widzimy wokół, genetycznie tak bardzo się między sobą nie różnimy. Natomiast my dowiedzieliśmy się też tego, że to jest niesamowicie ogromny zasób informacji. Gdybyśmy chcieli wyciągnąć komplet genów z jednej komórki, której gołym okiem nawet nie widać, to jakby te nasze geny rozciągnąć, to by zajęło 3 metry. A jakby wyjąć geny z całego człowieka, to jest tak jak podróż 150 razy z Ziemi do Słońca i z powrotem. I ponieważ w tym 2003 roku myśmy nie dysponowali wydajnymi metodami czytania tych genów, to tyle to trwało i tyle kosztowało. Natomiast dzięki temu, że technologia poszła niesamowicie do przodu, to co kiedyś 600 laboratoriów zrobiło za miliardy dolarów, my teraz możemy zrobić w parę tygodni w jednym laboratorium. I dlatego ta genetyka może w końcu wejść i pod strzechy, i do szpitali. Ale nie powiedziałam w końcu, czym jest gen. No więc gen, tak najprościej mówiąc, jest po prostu instrukcją, która buduje jakąś część naszego organizmu albo jakąś z funkcji, którą ten organizm nam ma pełnić. Czyli są to takie instrukcje, które w sobie nosimy,
A te choroby genetyczne polegają na tym, że ta instrukcja jest po prostu źle napisana. Tam jest jakaś literówka. No i produkt, który na podstawie tej instrukcji powstaje, jest błędny, bo po prostu w instrukcji był błąd. Ale jest też, spotkaliśmy się wcześniej z tobą w fundacji podczas naszego kongresu, gdzie mówiłaś o odporności zapisanej w genach, więc rozumiem, że są, jakby to działa trochę w dwie strony, że może być też pewna odporność na pewne jednostki chorobowe jakoś wyjątkowo w genach zapisana. Dobrze mówię? Tak, bo no, te geny to jest no właśnie ten zestaw instrukcji, które też jakby zapisują nasze cechy. I oczywiście masz rację, te cechy mogą też nas czasem chronić przed środowiskiem. Tutaj, jak mówiłam o odporności, to przede wszystkim takim koronnym przykładem jest odporność na wirusa HIV, bo mniej więcej między 5 a 10% populacji ma taką zmianę, która powoduje, że wirus HIV nie może wniknąć do naszych białych krwinek i de facto nie może nas zakazić, nie może się namnażać w organizmie. I im więcej badań wykonujemy, tym bardziej oczywiste wydaje się, że podatność na ogrom infekcji jest uwarunkowana genetycznie. Wiemy, że genetycznie jest uwarunkowana podatność na zarażenie wirusem grypy, podatność na zapalenie płuc i te, głównie te zakażenia bakteryjne, no ale też podatność na COVID, jak już udało się paru zespołom na świecie wykazać, też jest zapisana w naszych genach. Tu może nie tyle podatność na samo zarażenie, co na to ryzyko ciężkiego przebiegu choroby, ale to faktycznie też jest w genach zapisane. Ale co to dla nas oznacza? To znaczy, że możemy zrobić jakieś badania, które powiedzą, że jesteśmy bardziej lub mniej narażeni? Tak, natomiast oczywiście pytanie, czy takie badania mają sens na poziomie populacyjnym, tak? Czy jest sens robić szerokie badania, żeby sprawdzić, kto ma większe lub mniejsze ryzyko zarażenia się jakimś wirusem czy bakterią. Więc tak, te badania można oczywiście zrobić. Myślę, że w przypadku wirusa HIV w niektórych krajach czy grupach może warto byłoby takie badanie rozważyć. Natomiast jeżeli chodzi o te pozostałe infekcje, na razie to jest tylko informacja, która no też nie przekłada się na leczenie. To znaczy to nie jest tak, że na przykład wiedząc, że pacjent ma jakąś szczególną podatność na zarażenie, my jesteśmy w stanie go lepiej leczyć. Tego jeszcze nie umiemy. No więc w przypadku COVID-u też no moglibyśmy określić z góry, kto będzie bardziej podatny na ciężki przebieg choroby. No ale chyba nadal nie jest to aż tak istotna informacja na poziomie badań populacyjnych. Po prostu wszyscy musimy się chronić przed zarażeniem na tyle, na ile możemy. No i oczywiście chronić innych przed zarażaniem się od nas, bo nigdy nie wiemy, czy nie będziemy bezobjawowym nosicielem. A czy nie jest tak, że najbardziej faktycznie w dziedzinie onkologii ta genetyka jest jakbyś taka przydatna, bo ona nam najwięcej wnosi do leczenia albo do profilaktyki? Wiesz, ja nie wiem, czy może tak. Ona faktycznie jest w tym momencie najbardziej przydatna i najwięcej wnosi do leczenia, bo najbardziej osiadła. To znaczy jesteśmy najbardziej przyzwyczajeni do genetyki w onkologii. I faktycznie no jest też szereg powodów, dla których tak jest, chociażby właśnie leczenie, które jest ukierunkowane genetycznie. Ale jest szereg chorób, o których się bardzo rzadko mówi, takich jak choroby serca, w których też badania genetyczne mogłyby niesamowicie dużo zmienić, zarówno w zakresie prewencji, jak i leczenia tych chorób. Więc jest szereg zakresów, w których ta genetyka jest przydatna. Natomiast faktycznie w onkologii no mamy najwięcej związanych z tych badań, w związku z tym ona jest taka najbardziej okrzepła i najgłębiej weszła do leczenia już tak naprawdę. Skończyłaś mówić, a ja mnie w ogóle wyrzuciło w trakcie tego, jak mówiłaś, ale rozumiem, że załapałam się na najważniejsze zdanie, czyli że najbardziej
rozumiem, że najbardziej w tym onkologicznym leczeniu jest po prostu największa. Tak, dlatego, że jest najbardziej okrzepła. Natomiast wspomniałam o tym, że miałaby genetyka równie silne miejsce w kardiologii, gdybyśmy znaleźli dla niej tam dostęp. Okej, przepraszam, ale wyrzuciło mnie, ale dobrze, że mnie tam włączyło. W takim razie, wiesz co, chętnie bym się ciebie dopytała o zarówno o profilaktykę, jak i onkologiczną, profilaktykę, jak i leczenie na późniejszym etapie, ale czym właściwie są badania genetyczne i jak my możemy z nich korzystać i jak one się właśnie przekładają na taką wiedzę dla nas, która będzie nam przydatna i jakoś nas będzie budować, bo wydaje mi się, że jeszcze na tym etapie i też ciekawa jestem w sumie, co powiesz na ten temat, jaki jest poziom, jak oceniasz w ogóle poziom wiedzy na temat badań genetycznych i ich przydatności w Polsce. Obserwujesz też to, że być może się ich boimy trochę, bo boimy się wiedzy, bo nie wiemy, co z nią potem zrobić. Jasne. Tak naprawdę poziom wiedzy na temat badań genetycznych określam jako niski albo bardzo niski, natomiast to nie jest tak, że w innych krajach jest znacząco lepiej. To też chciałabym, żebyśmy mieli co do tego jasność. Myślę, że częściowo tak jest, dlatego że dopóki pewne procedury w medycynie nie są głęboko refundowane, to po prostu nie stają się powszechne i o nich nie wiemy. No bo czasem też jest tak, że nawet lekarz, mając świadomość, że istnieje możliwość wykonania badania genetycznego, ale pacjent musiałby za nie zapłacić, Nie zawsze o takiej możliwości wspomni, więc ja myślę, że ta wiedza zarówno wśród pacjentów, jak i personelu medycznego bardzo dobra nie jest. Tutaj mówiąc o personelu medycznym, no problem zaczyna się już na studiach, na których tej genetyki jest naprawdę bardzo mało i jest niewiele takich możliwości, w których człowiek na etapie uczenia się ma szansę znaleźć tę styczność pomiędzy genetyką a tą codzienną pracą kliniczną. I teraz, jeżeli chodzi o tę taką pewną być może niechęć w stosunku do badań genetycznych, lęk, co można z nich wyczytać, to oczywiście on jest, ale to trochę zależy od momentu, w którym o tym badaniu genetycznym rozmawiamy, bo ten lęk już nie dotyczy osób, które chorują. Te osoby najczęściej są chętne do tego, żeby w geny zajrzeć, żeby właśnie znaleźć przyczynę zachorowania, niezależnie od choroby. Czy to będzie choroba onkologiczna, kardiologiczna, czy jakaś choroba rzadka u dziecka, to jeżeli badanie genetyczne może pomóc w postawieniu diagnozy albo jakoś ukierunkować leczenie, to jest zupełnie inna sytuacja niż kiedy mamy zupełnie zdrową osobę, która chce poznać, czy, która mogłaby poznać swoje ryzyko zapadnięcia na jakąś chorobę. I tutaj oczywiście ludzie są różni. Są osoby, które powiedzą, że za nic w świecie nie chciałyby wiedzieć, czy mają zwiększone ryzyko zachorowania na cokolwiek. I są osoby, które mają potrzebę wzięcia swojego życia w swoje ręce, chcą jak najdłużej być sprawne i zdrowe i te osoby absolutnie chcą wiedzieć, decydują się na badania. Czasem to są bardzo szerokie badania genetyczne i dostają informacje, na co mają zwracać szczególną uwagę, żeby właśnie to zdrowie i życie najdłużej zachować. Tak, bo wydaje mi się, że kluczowe jest to, co powiedziałaś, że to daje nam właściwie wiedzę, która, dzięki której możemy bardzo dużo zrobić dla własnego zdrowia, że to nie jest po prostu wiedza, która zostawia nas takimi pasywnymi wobec własnego zdrowia, tylko jest bardzo konkretną, potem konkretnym zestawem wskazówek, co możemy robić, żeby uniknąć i żeby ta choroba nie w ogóle... Dokładnie tak, bo to jest wiedza plus instrukcje. Przecież to nie jest tak, że badanie genetyczne mówi, ma pani pan uszkodzenie genu X. Nie, tam jest napisane, ma pani pan uszkodzenie genu X, a z tego wynikają takie ryzyka, a z tymi ryzykami wiążą się takie zalecenia.
I oczywiście no jest szereg chorób, które są zapisane w genach, z którymi dzisiaj nie potrafimy nic zrobić, no bo w genach mamy na przykład zapisane również wyższe ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera. My nie umiemy jej dzisiaj zapobiec. Jedyne, czego taka badana osoba może się dowiedzieć, to że ma bardzo wysokie ryzyko zachorowania i no i że w porę musi pozałatwiać sprawy, jeżeli nie chce pozostawić rodzinę z całym rozsypanym swoim życiem. I jakby ku mojemu, może nie chcę powiedzieć zdziwieniu, czy złe słowo, źle zaczęłam. Chodzi mi o to, że są ludzie, którzy chcą wykonać takie badanie, nawet jeżeli wiedzą, że nie da się tej choroby powstrzymać, bo w ich rodzinach chorowano i nie chcą zostawić swojej rodziny z takim samym spadkiem niepozałatwianych spraw, jak zostawił ich rodzic czy dziadek. Ale to jest oczywiście skrajny przykład. Tak, bo wydaje mi się, że takie narzędzia, które mamy pod ręką, to jest oczywiście zdrowy styl życia i wszystkie filary zdrowego stylu życia, czyli między innymi odpowiednia dieta, czy aktywność fizyczna, czy po prostu jakieś takie, taka higiena psychofizyczna, która wpływając na ogólnie kondycję całego organizmu, to na logikę wydaje mi się, że też wpływa na kondycję czy na występowanie wszystkich chorób. Więc to podejrzewam, że jest oprócz Alzheimera, o którym powiedziałaś, no to pewnie jest to taką pierwszą instrukcją do tego, żeby się zastosować, żeby po prostu żyć zdrowiej. Oczywiście, że tak. I tak jak możemy sobie zawsze mówić, że to jest oczywiste, tak nie zawsze się do takich instrukcji stosujemy. No i też ja mam świadomość, że są ludzie, którzy potrzebują, ja sama nie jestem niezwykle karna w zdrowym stylu życia, no czasem potrzebujemy jakiegoś dodatkowego bodźca, żeby wiedzieć, że musimy o siebie dbać podwójnie. I to też czasem pomaga. Z tym badaniem genetycznym jest tak, że no powiedzmy sobie to wprost, jeżeli coś mamy w genach, to mamy, to się nie zmieni. I w związku z tym, owszem, możemy próbować lepiej o siebie zadbać, ale pewnych rzeczy już nie zmienimy. I w związku z tym zadbanie o nasze zdrowie będzie na tych konkretnych aspektach wymagało znacznie więcej skupienia, koncentracji. Ale to się w przypadku ogromu chorób po prostu da zrobić. A czy mogłabyś powiedzieć trochę więcej o badaniach, o samych badaniach? Czyli po pierwsze, na czym one polegają i też jakie badania mamy do wyboru i kto właściwie takimi badaniami powinien się zainteresować? No dobrze, to jeżeli chodzi o takie badania, które mają określić to, czy mamy w genach zapisaną jakąś chorobę, czyli czy ona w tym momencie jest, czy też mamy w genach zapisane jej ryzyko, to takie badania najczęściej się wykonuje z krwi albo ze śliny, bo i w krwi, i ślinie krążą nasze białe krwinki, czyli te komórki odpornościowe, i w nich znajdują się nasze geny. I jak ten materiał trafia do laboratorium, no to można z tego materiału te geny wyciągnąć i mówiąc najbardziej wprost, po prostu przeczytać. I teraz jakie badania? No, badań genetycznych w tym momencie dostępnych jest dosyć dużo. Jedne są bardziej, tak bym powiedziała, lifestyle'owe, możemy się z nich dowiedzieć, na przykład czy mamy nietolerancję kofeiny, no a inne są zdecydowanie bardziej ukierunkowane już na jakieś konkretne problemy medyczne. I można zrobić sobie bardzo szerokie badania, w których naprawdę można przeczytać swoje geny od początku do końca, ale najczęstsze podejście, tak jak w całej medycynie, jest takie, że koncentrujemy się na konkretnym problemie. Czyli oczywiście, jeżeli diagnozujemy osobę chorą, to poszukujemy odpowiedzi na objawy, które ma ta osoba, i to się grupuje jakby w konkretne grupy chorób związane z uszkodzeniami w konkretnych genach. Państwo nie muszą wiedzieć, jakie to są geny, to albo wie, oby i to już laboratorium ma
zdecydować, jakie geny będzie badać. Jakby to jest ta jedna rzecz. Natomiast jeżeli myślimy o obciążeniu jakimiś chorobami, to najczęściej wykonuje się badania w kierunku chorób, które krążą w rodzinie. Więc jeśli w naszej rodzinie chorowano na nowotwory, zazwyczaj badamy się pod tym kątem. Jeżeli często chorowano na różnego rodzaju choroby serca albo jest w rodzinie zbyt wysoki poziom cholesterolu, to wtedy koncentrujemy się na badaniach w takim kierunku. To też oznacza, że dobrze jest zbierać informacje pewnie, które jak najbardziej detaliczne, które krążą w rodzinie o chorobach, które po prostu się pojawiają. Absolutnie tak, ale my wykonując badania też mamy pełną pokorę i pełne zrozumienie wobec tego, że wcale nie wiemy dużo o naszych rodzinach. Czyli to, że dziadkowie, pradziadkowie na coś umierali, to nie jesteśmy nawet w stanie stwierdzić na co. Więc bardzo często tego nie wiadomo, ale tutaj też genetyka potrafi przynieść cuda. Nawet jeśli nie znamy naszych rodzin w ogóle, to tak naprawdę jesteśmy w stanie właśnie z genów wyczytać te obciążenia, tu nie potrzeba wróżki. No tyle tylko, że wtedy nie będziemy w stanie ukierunkować tej diagnostyki w oparciu o historię rodzinną, ale możemy ją ukierunkować w oparciu o to, na czym nam najbardziej zależy. Ja może jeszcze od razu dodam to, o czym już wspomniałam, a mianowicie ta kwestia refundacji badań genetycznych, bo to jest naprawdę niestety nadal bardzo ograniczone, czyli właściwie ograniczone do dwóch grup chorób. Jedna grupa chorób to są choroby genetyczne, tak zwane choroby rzadkie, czyli najczęściej to są choroby, które właśnie zaczynają się już u dzieci i podejrzewamy uszkodzenie genów i wtedy faktycznie takie badania są refundowane. One niestety są refundowane w bardzo małym zakresie, ale można takie badania wykonać. No i faktycznie duża grupa, druga badań to są badania w onkologii u osób, które zachorowały na nowotwory. I tutaj możemy zrobić badania zarówno pod kątem dobierania leczenia, jak i właśnie sprawdzenia, skąd się to zachorowanie wzięło. W niewielkim stopniu refundowane są również badania w rodzinach osób obciążonych nowotworami, osób jeszcze zdrowych. Ale tutaj niestety jest trudno. A co to znaczy, że w niewielkim stopniu i dlaczego? Bo jeszcze do tego roku był taki program, który był realizowany przez Ministerstwo Zdrowia, program opieki nad rodzinami wysokiego ryzyka chorób nowotworowych. Ten program został w tym roku zamknięty, został przeniesiony do NFZ-u i jak na razie nie otworzono konkursu. Więc nie ma żadnej jednostki, która by ten program prowadziła. Więc kompletnie nie wiem, w jaki sposób to teraz będzie finansowane. Ale rozumiem, że właściwie takie badanie genetyczne robi się raz na życie, więc można też... Tak, ale ja tutaj, ponieważ jesteśmy winne, a przede wszystkim ja jestem winna szczerość kompletną Państwu, którzy nam słuchają, to muszę powiedzieć jedno. Oczywiście nasze geny się w ciągu życia nie zmieniają. Właściwie, pomijając takie przypadki jak choroba nowotworowa, ale w większości te geny, z którymi się rodzimy, towarzyszą nam aż do śmierci. Tak naprawdę możemy zrobić, to oczywiście te geny przeczytać, natomiast może się w pewnym zakresie, po pewnym czasie zmienić interpretacja tego zapisu. I dlatego my na przykład mamy takie podejście, że pacjent może na przykład w sytuacji, kiedy zmieni się jego sytuacja zdrowotna albo sytuacja w rodzinie, poprosić o reanalizę swojego wyniku. My wtedy nie czytamy tych genów jeszcze raz, ale interpretujemy ten wynik. Ja tutaj nie chcę się zagłębiać w aspekty techniczne, ale tak jak wspomniałam, my się cały czas znaczenia pewnych genów i pewnych zmian genetycznych uczymy. I im więcej pacjentów na świecie jest badanych, tym bardziej jest dla nas proste wytłumaczenie tego, co widzimy u konkretnej osoby w genach. I to, czego dzisiaj nie potrafimy zinterpretować, być może uzyska inną interpretację za 5-10 lat.
Rozumiem. Więc tak, z jednej strony jest to badanie na całe życie, ale w pewnych przypadkach, w których na przykład mamy sytuację, która wskazuje na ewidentną chorobę genetyczną, a my nic dzisiaj nie widzimy, warto do takiego wyniku po paru latach wrócić. Czyli zgłosić się z tym badaniem do specjalisty genetyka. Tak. Okay, ale tak czy inaczej będzie musiało wrócić do laboratorium, które jeszcze raz będzie musiało cały wynik zinterpretować. A czy uważasz, że są takie geny, na które powinniśmy zwracać szczególną uwagę? Są na przykład geny BRCA1 czy BRCA2, które się bardzo takie są znane z tego, że ich mutacje wywołują pewne nowotwory i na pewno one przodują, jeśli chodzi o badanie ich. I czy uważasz, że są jeszcze jakieś dodatkowe geny, które faktycznie ze względu na tak, wiesz, wielką, no, po prostu takie obciążenie i tak wiele zachorowań, powinniśmy na nie zwracać szczególną uwagę? No właśnie, tutaj trochę właśnie chciałabym powalczyć z takim tradycyjnym przywiązaniem do pewnej grupy genów. Geny BRCA1 i BRCA2 są nam znane, bo A są badane od dawna, od lat 90., B mówiła o nich Angelina Jolie. I chwała jej za to, że o nich mówiła, bo bardzo dużej grupie kobiet pomogła podjąć decyzje, które tak naprawdę były bardzo istotne dla ich życia. Te geny, o których wspomniałaś, bo nie wszyscy Państwo muszą o tym wiedzieć, ich uszkodzenia powodują wysokie ryzyko zachorowania na raka piersi i jajnika. Tyle tylko, że nie tylko tych dwóch genów. Jeżeli mówimy o rodzinnym ryzyku raka piersi, czyli takim, który możemy mieć zapisane w genach, to ono jest związane z minimum 11 genami. W tym dwa, poza BRCA1 i BRCA2, podnoszą to ryzyko równie silnie jak te dwa geny. Więc tak naprawdę na żadnych się nie powinniśmy koncentrować, bo niemalże każda choroba to jest spora grupka genów i jeżeli chcemy potwierdzić bądź wykluczyć, że coś w tych genach mamy, to powinno się badać wszystko, co na dzisiaj wiemy, że z daną chorobą jest powiązane. Rozumiem. Więc to nie jest kwestia namawiania nikogo do zbyt szerokich badań, to jest po prostu kwestia podążania za aktualną wiedzą medyczną. I faktem jest, że no w bardzo wielu sytuacjach to badanie genów BRCA1, BRCA2 no pokutuje. Tak? Bardzo wiele pacjentek dostaje badanie genetyczne, w którym zagląda się tylko w te dwa geny, albo nie w nie w całości, tylko jakieś ich wybrane kawałki. No i myślą, że mają wszystko sprawdzone, a to nie jest prawda. Rozumiem. A jeszcze, wiesz, nie zapytałam się ciebie też o wyniki, czyli rozumiem, że mutacje, czy to zagrożenie jest określane w pewnych widełkach procentowych, czyli wychodzimy na przykład, jeżeli okazuje się, że mamy taką mutację, to możemy się dowiedzieć, że mamy ją na poziomie powiedzmy 40%, 60%, 80%. I jeżeli... Takie zagrożenie jest bardzo wysokie, co oznacza, że w 80% prawdopodobnie zachorujemy, to na co właściwie wtedy mamy wpływ i co możemy robić? Jasne, czyli te widełka, o których mówisz, one dotyczą przede wszystkim ryzyka zachorowania na nowotwory. Bo tutaj faktycznie w przypadku większości nowotworów jest taka sytuacja, że fakt, że mamy coś w genach, nie powoduje, że na pewno zachorujemy, tylko powoduje, że chorujemy z większym prawdopodobieństwem. Ale zacznę od tego, żeby też tutaj Państwo mieli jasność, że na nowotwory zachorować może każdy z nas. Czyli już teraz nie mamy wątpliwości, bo są gigantyczne badania, które to wykazały, co trzecia osoba zachoruje na nowotwór w którymś momencie życia. No niestety, nie są to zbyt fajne statystyki, żyjemy dłużej, nie dziesiątkują nas choroby zakaźne, niestety w którymś momencie zapadniemy w związku z tym na nowotwór. I w większości przypadków to są nowotwory, które są właśnie uwarunkowane wyłącznie czynnikami środowiskowymi, przynajmniej zgodnie z naszą dzisiejszą wiedzą. To jest palenie papierosów, otyłość, brak aktywności fizycznej, alkohol. Alkohol okazuje się być coraz istotniejszym czynnikiem zwiększającym ryzyko raka. I tak naprawdę dopiero co
Mniej więcej czwarty, piąty pacjent z nowotworem choruje właśnie dlatego, bo jest taką Angeliną Jolie, czyli urodził się z tą zmianą genetyczną, która zwiększa ryzyko zachorowania. Ale ważne, żeby o tym wiedzieć, bo te osoby, które są obciążone, chorują znacznie wcześniej, czyli nie mając lat 70, tylko bardzo często mając lat 35. I dlatego też, jak wiemy, że mamy jakieś uszkodzenie genetyczne, to wiemy, że mamy się zacząć badać znacząco wcześniej. No i właśnie i te widełki, o które zapytałaś. Mamy coś w genach, jakieś uszkodzenia albo nie mamy, to jest zero-jedynkowe, ale faktycznie w zależności od tego, jakie uszkodzenie mamy, to będzie warunkowało, jaki nowotwór nam zagraża i jak bardzo to ryzyko rośnie. Czyli na przykład na raka piersi zachoruje co dziesiąta kobieta, co znaczy, że to nasze ryzyko zachorowania wynosi 10%, ale jeżeli mamy uszkodzony, no, będzie ten gen BRCA1 słynny, to wtedy to nasze ryzyko rośnie nawet do 80%. Co to znaczy? Że jest to ryzyko gigantyczne, ale nadal 20 na 100 kobiet nie zachoruje. Dlaczego? Nie wiemy. I tutaj, jeżeli chodzi o takie rzeczy środowiskowo-życiowe, które możemy podjąć, żeby nie zachorować, to ich jest niestety bardzo mało, bo te geny są zdecydowanie najsilniejsze i dominują nad wszystkim, co sami możemy zrobić. No i na przykład w przypadku uszkodzenia genów BRCA1, BRCA2, stąd taka, a nie inna decyzja Angeliny Jolie, która poddała się profilaktycznej mastektomii i profilaktycznemu usunięciu jajników i jajowodów, bo pozbyła się dzięki temu takich narządów, które właśnie były objęte tym wysokim ryzykiem zachorowania. Czyli nie możemy sobie pomóc, nie narażając się na jakieś czynniki środowiskowe, ale mamy pewne możliwości prewencji. I w przypadku bardzo wielu nowotworów wiemy dokładnie, jak można zadziałać, żeby to ryzyko zachorowania zmniejszyć. To oczywiście ta profilaktyczna mastektomia nie jest jedyną drogą. Można również od powiedzmy 25 roku życia wykonywać co roku regularne badanie piersi. Tyle, że różnica jest taka, że w tym pierwszym wypadku nie zachorujemy, a w tym drugim jest ryzyko, że zachorujemy, ale jak się często badamy, to wykryjemy tę chorobę, jak ona będzie na wczesnym stadium, czyli będzie wyleczalna. Będzie wyleczalna, ale co też oznacza, że ona może powrócić. Może powrócić, ale no akurat nowotwór piersi wykryty we wczesnym stadium jest wyleczalny właściwie w 100%, czyli właściwie nie wraca. A powiedziałabyś jeszcze, Ania, co zaliczasz do czynników środowiskowych, oprócz tego, co powiedziałaś, czyli papierosy, alkohol, otyłość, czy jest coś jeszcze? Nie, z ogromną przyjemnością, ale to może tak naprawdę powiem o tym tak w miarę chronologicznie, bo są już na świecie dosyć duże badania, które pokazują, jaki jest wpływ poszczególnych czynników na ryzyko nowotworów. No i absolutnie na pierwszym miejscu jest palenie, narażenie na dym tytoniowy i też dym papierosowy, który zawiera w sobie 100 tysiące uszkadzających czynników. I w Stanach Zjednoczonych uważa się, że nawet 40% nowotworów ma związek z używaniem jakichś wyrobów tytoniowych. I to nie jest tylko rak płuc, bo my myśląc o paleniu papierosów myślimy głównie o nowotworze płuc, ale właściwie każdy częstszy nowotwór, który jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jest związany z paleniem. Rak żołądka, rak wątroby, rak trzustki, rak jelita grubego też są związane z narażeniem na dym papierosowy. Czyli to jest niesamowicie prosty czynnik, który tak łatwo byłoby wyeliminować, prawda? Tak a propos tej naszej rozmowy, że przecież wiemy, że należy o siebie zadbać. No i to jest absolutnie pierwsze miejsce. Drugie miejsce to jest otyłość i brak aktywności fizycznej, ale głównie otyłość. Tutaj to ryzyko wynika głównie z tego, że
Wydaje się, że u osób otyłych występują nasilone stany zapalne i to one powodują szybsze dzielenie się komórek i większe ryzyko powstawania nowotworów. I też to nie są tylko nowotwory przewodu pokarmowego, jakby się mogło wydawać. Nowotwór piersi też jest powiązany z otyłością. Na trzecim miejscu mamy alkohol i tutaj też jest to zarówno bezpośrednie drażniące działanie, jak i na przykład wpływ na produkcję hormonów. Alkohol znacząco zwiększa ryzyko zachorowania na raka piersi, o czym stosunkowo się mówi. Tu nawet lampka. Halo, halo? Jestem. Znowu mnie troszkę... A, jesteś. No, ale już się... Dobra. Zatrzymałam się. Ale ja się wstrzymałam, bo widziałam, że wypadłaś. I na kolejnym miejscu mamy infekcje, czyli wirusy. Takie jak chociażby wirusy zapalenia wątroby, czy wirus HPV wywołujący raka szyjki macicy. I to też jest zaliczane do czynników środowiskowych. To też jest zaliczane do czynników środowiskowych, no bo wiemy mniej więcej, jak im unikać. Czyli no, dwóch wirusów, które wspomniałam, no możemy im zapobiec szczepieniom. Szczepienia na HPV dosyć skutecznie wyeliminowały zachorowania na raka szyjki macicy w krajach, w których są powszechnie stosowane. No i szczepienia przeciwko HPV też dosyć skutecznie ograniczają ryzyko zarażenia tym wirusem i powstanie raka wątroby. A co ze światłem, o którym nie wiem, czy akurat mi wyrzuciło na ten moment? Tak, oczywiście, masz rację. Promieniowanie ultrafioletowe gdzieś na poziomie czynników wirusowych, infekcyjnych, może trochę wyżej. Oczywiście nowotwory skóry, jeden z istotniejszych czynników, no właściwie jedyny czynnik, który powoduje powstawanie czerniaka. I to jest no, też bardzo prosta rzecz, której można byłoby zapobiec, stosując kremy z filtrami. Czyli właściwie dużo możemy zrobić, eliminując wiele rzeczy i wiele rzeczy wprowadzając. I jednocześnie wydaje mi się, że takie połączenie właśnie stylu życia i świadomość czynników, które wpływają i jakoś zwiększają ryzyko zachorowania, z badaniami, które, co mi się bardzo spodobało, kiedyś powiedziałaś o tym, że badania genetyczne to jest taka profilaktyka, taka prawdziwa profilaktyka, bo to pozwala zajrzeć w przyszłość. Badania zazwyczaj, które robimy, one są, jednak to są badania obrazowe, które mówią, jaki jest nasz stan na dzień dzisiejszy, a to jest dokładnie takie zagrożenie gdzieś dalej, co wydaje mi się, że jest faktycznym działaniem, przeciwdziałaniem, bo wiemy, co zrobić, żeby czegoś uniknąć i wiemy ewentualnie, co nas może czekać, więc to bardzo wpływa, jakoś tak mnie to bardzo uspokaja, chociaż wyobrażam sobie, że właśnie przebić się czy z taką informacją to jest duża praca, bo to jak rozmawialiśmy na samym początku, one po prostu badania mogą się kojarzyć z jakąś informacją, która jest wyrokiem i która coś na nas, coś po prostu na coś nas wskazuje. Tak, oczywiście jest. I zdajemy sobie oczywiście sprawę, że to jest bardzo mylne, bo badania genetyczne nam tych genów nie zmieniają. One po prostu pokazują, że tam jest jakaś zmiana i dokładnie dają nam do ręki narzędzia, jak o siebie dbać. Ja też lubię myśleć o badaniach genetycznych jako takiej rzeczy dla osób, które nie bardzo lubią chodzić do lekarza, ale dostają instrukcję, do jakiego jednak lekarza ten raz w życiu muszą pójść. Jeszcze jedna rzecz, o której chciałam powiedzieć, ale zapomniałam, ale na pewno zaraz sobie przypomnę. Z tym strachem. Dobra, przejdźmy dalej. Jak sobie przypomnę, to powiem. Jak już powiedziałaś o strachu, to znowu ten temat, który bardzo bym chciała chociaż zaznaczyć, o którym rozmawiałyśmy wcześniej, czyli o w ogóle psychice, a genetyce, co na ten temat wiemy, czego jeszcze nie wiemy i czy myślisz, że to będzie też dziedzina, która będzie się rozwijała i jakoś nam
też będzie pomagała sobie radzić z różnymi stanami emocjonalnymi i psychicznymi, bo tego jest teraz bardzo dużo i wydaje mi się, że w dziedzinie w ogóle zdrowia psychicznego to może być no też bardzo pomocne. Jasne. Przypomniało mi się, co chciałam powiedzieć, to jeszcze jeśli pozwolisz. A chciałam powiedzieć to, że mam poczucie, że w wielu przypadkach ten lęk przed wykonaniem badania genetycznego jest związany z brakiem wiary w medycynę. A mianowicie brakiem wiary w to, że jesteśmy w stanie zaproponować pacjentowi albo podjąć jakiekolwiek kroki, które faktycznie mu pomogą. Brakiem wiary i brakiem zrozumienia na przykład, że nowotwory są już wyleczalne, jeżeli są wcześniej wykryte, bo naprawdę większość nowotworów się teraz wyleczy, jeżeli je się wcześniej znajdzie. I stąd też jest ta taka definitywność dla wielu osób w tej genetyce. Czyli to jest ogólnie konieczność zwiększania świadomości nie tylko w kontekście zasadności i przydatności genetyki, ale też postępu medycznego, jaki się dokonuje, nawet w Polsce. Ale też mi się wydaje, wiesz, tak jak teraz o tym mówisz, to jest taki lęk, że ja zostanę, czy zostaję sama z czymś. A tutaj jeszcze dodatkowo bardzo ważnym elementem jest taka opieka i przeprowadzenie przez te kolejne kroki, które się podejmuje i właśnie instrukcja, którą się dostaje i poczucie jakiejś współpracy z lekarzem, czy z genetykiem, czy z kimś, kto nas po prostu przeprowadzi przez ten proces, bo nawet jeżeli mamy powiedzmy informację o jakiejś mutacji i zagrożeniu, to może być bardzo obciążające, jednak psychicznie to może wywoływać duży lęk, więc ktoś po drugiej stronie, kto jest profesjonalistą, kto wie, jakie trzeba następne kroki podjąć i jakby w tym nam towarzyszy, jest bardzo wspierające. No tutaj pełna zgoda, ja nie bardzo wyobrażam sobie możliwość wydania pacjentowi w wyniku badania, które wskazuje na jakieś obciążenie genetyczne bez skonsultowania z nim tego, czasem dwa razy, bo czasem po pierwszej wizycie pacjent nic nie pamięta i nic nie zrozumie, tak bardzo jest zestresowany. No i właśnie potem jakiegoś takiego planu wspólnego działania, dokładnie tak jak mówisz, żeby pacjent nie był z tym sam. Żeby miał poczucie, że ktoś zdejmuje z niego część odpowiedzialności, to pacjent większość tych działań będzie musiał podjąć, ale chciałby mieć zupełnie jasne wskazówki i kierunkowskazy, co ma kiedy zrobić. I to jest zdecydowanie taki kierunek i taki model, w którym genetyka powinna teraz działać. No, ja mam świadomość, że nie zawsze tak jest. No tak. No dobra, ale pytałaś o tę psychikę i genetykę. Czyli ja rozumiem, że głównie tutaj myślisz o tym w kontekście na przykład zaburzeń nastroju, jakichś skłonności depresyjnych, chorób być może psychiatrycznych. My tutaj nie mamy wątpliwości oczywiście, że to są choroby, które są uwarunkowane rodzinnie, bo to widać. Czyli szereg chorób, takich jak depresje, czy na przykład jak schizofrenia, widać, że one lubią powtarzać się w rodzinie. I to się nie dzieje z przypadku, to się dzieje z genów uszkodzonych. Natomiast o tych chorobach nie wiemy jeszcze aż tak wiele, jak o innych, takich jak chociażby nowotworach czy chorobach serca, ale faktycznie wiemy coraz więcej. Czyli na przykład, jeżeli myślimy o skłonności do depresji, no to ona jest, znaczy ta choroba jest związana z brakiem takich sygnałów dla naszego mózgu, że jest dobrze. I w związku z tym no, te uszkodzenia genetyczne, z którymi możemy się urodzić, które powodują większą skłonność do zapadnięcia na depresję, no właśnie powodują, że naszej głowie właściwie nigdy nie jest dobrze. I to, w czym genetyka tutaj może pomóc, to, że jeżeli wiemy, która z tych ścieżek mówienia jest ok, jest zaburzona, to jesteśmy w stanie lepiej dobrać pacjentowi leczenie. Czyli będzie mniej tych takich prób i błędów, a bardziej ukierunkowane działanie od samego początku. Zresztą właśnie pod kątem rozważania o genetyce i depresji, to właśnie tutaj to właściwe dobieranie leczenia jest chyba w tym momencie
najistotniejszym aspektem, który byłby wart poruszania. Tak, wydaje mi się, że z tego, co mówisz i ogólnie z dzisiejszej rozmowy i jeśli chodzi o genetykę w leczeniu, że ona bardzo pomaga personalizować leczenie. Co jest... Dokładnie tak, no bo nasze geny są nasze, to znaczy każdy z nas jest tak unikalną kombinacją genetyczną, że drugiej takiej na świecie nie ma. I oczywiście, no jakby w przypadku takich zmian genetycznych, które zmieniają leczenie czy ryzyko chorób, no to oczywiście, że więcej osób je ma niż tylko my, ale to tylko my mamy taki konkretny zbitek, który mówi o tym dokładnie, w jakim kierunku diagnostycznym, w jakim terapeutycznym iść. Ja właśnie dlatego tak tę genetykę lubię, bo ona wyciąga człowieka z takiej zupełnej anonimowości i statystyczności. Tak, myślę sobie, że jak jeszcze będziemy chwilę rozmawiać, jeszcze mamy chwilę, ale może ktoś z Was miałby pytania. Jeżeli tak, no to jest, myślę, że jest na to moment, żeby je Ani zadać. Ale jeszcze chciałabym się Ciebie, Ania, zapytać w takim razie w międzyczasie, jeżeli będą pytania, to po prostu je przeczytamy, jeżeli nie, to tak czy siak, jeżeli komuś się pojawią pytania później, to pytanie właśnie do Ciebie, Ania, gdzie się zgłaszać z pytaniami i co robić, jeżeli ktoś ma takie zainteresowanie albo chciałby się dowiedzieć. Jasne. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby porozmawiać o czymś, co go nurtuje z takiej perspektywy genetycznej, diagnostyki genetycznej, to jeżeli Państwo zechcą, to zapraszam serdecznie na konsultacje do mnie, one będą bezpłatne. Ja teraz otworzyłam takie okienka we wtorek w przyszłym tygodniu i w taki wtorek po świętach 28 grudnia. To należy wejść na stronę warsawgenomics.pl, zadzwonić do nas na infolinię albo wejść w zakładkę poradnia i tam się można umówić. Nie wiem, czy napiszemy to te strony, ja nie umiem tego zrobić chyba. Ania, jeśli mogę, to zadam Ci pytanie, które się pojawiło. Tak. Jeśli w rodzinie nowotwory były w późnym wieku, czyli 60-70 lat, to prawdopodobnie były one raczej z powodów środowiskowych czy genetycznych? Faktycznie nadal zakładamy, że jeżeli to jest 60-70 rok życia, no to raczej będzie to środowisko, ale to nie wyklucza zupełnie genetyki. I teraz warto tak naprawdę przyjrzeć się, jakie to były nowotwory. Bo jeżeli to były głównie nowotwory płuc, to tak, będzie to głównie środowisko, ale jeżeli każda z tych osób po 60 miała raka jelita grubego lub trzustki lub żołądka, albo raka piersi lub jajnika, to wtedy bym się zastanowiła. No, jeżeli to była trzustka u więcej niż jednej osoby, to myślę, że warto rozrysować, ja mogę pomóc rozrysować takie drzewo rodzinne i po prostu zastanowić się, czy jest tu pole do zastanawiania się, czy raczej można być spokojnym. Bo to troszkę zależy od konstelacji tych zachorowań. Tutaj już mamy w komentarzach link, jak się i gdzie umówić na konsultację. Więc jeżeli ktoś by był zainteresowany, to można kliknąć i umawiać się. Jeżeli nie ma pytań, no to w takim razie ja Ci, Ania, bardzo, bardzo dziękuję. Jest to super fascynujące i naprawdę myślę, że mam nadzieję, że nam się uda dotrzeć z wiedzą o profilaktycznych i nie tylko profilaktycznych, ale badaniach genetycznych bardzo szeroko. I też mam nadzieję w imieniu, mogę powiedzieć, fundacji naszej, że ta wiedza w połączeniu z takim holistycznym podejściem do zdrowia i świadomym zdrowiem i życiem naprawdę może bardzo dużo zmienić i też w takiej wierzę w to w długiej perspektywie, bo chodzi o to, żebyśmy żyli zdrowiej i świadomiej.
Więc... Tak, dokładnie tak, bo długość życia ma znaczenie, ale bez zdrowia ta jakość jest zupełnie inna. A naprawdę też uważam, że mamy teraz sporo narzędzi, które nie wszystkim, taka jest smutna prawda, ale jednak wielu osobom pozwalają zadbać o siebie w ten właściwy sposób. Dziękuję bardzo. Dzięki Ania ja za ten czas. Ja bardzo dziękuję i trzymam kciuki za wszystkie Wasze działania. Vice versa. I dziękuję Państwu serdecznie. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do widzenia.